Witam, dzień dobry. Moim gościem dzisiaj jest były wicemarszałek Sejmu, poseł profesor Stefan Niesiołowski. Dzień dobry, panie marszałku. Dobry panu redaktorowi, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam w wolnej Polsce. Właśnie, panie marszałku, a propos, proszę powiedzieć, jak pan zareagował tego 15 października na to, co się zdarzyło? Ja już były te przecieki, ten bazarek, takie przecieki się pojawiały gdzieś tak od 17, więc ja już wiedziałem, że tego nie przegramy, że PiS tego nie wygrało, ale to oczywiście nie chodziło o skalę, no gdyby to było kilka mandatów, zresztą też to nie było jasne w końcu. Z bijącym sercem patrzyłem na te słupki i zareagowałem, a potem jak się okazało, że to jest przewaga, której właściwie już PiS nie będzie w stanie zmienić i że przegrali wybory, ogromną radością, która trwa do dziś dzień. Miałem dwie takie chwile w życiu, to był no właściwie trzy, Powstanie Solidarności i 4 czerwca. No, traktuję to trochę łącznie, ten cały proces, czyli 4 czerwca, nazwijmy to, to jest jedna chwila wielkiej radości. Nigdy nie doczekałem, że dożyję. I potem, kiedy ten koszmarny, ponury, plugawy okres dyktatury tego operetkowego dyktatorka się zaczął, to 8 lat, to myślałem, że już nie doczekam wolności. Znowu doczekałem. Także 15 października, radosny, wielki dzień. A nie chciał pan, nie miał pan trochę żalu, że pan nie uczestniczy w tym, że tak powiem, w takim samym wydaniu, jak w jakim uczestniczył pan w 4 czerwca, jako część, czy jako żołnierz, formalnie część drużyny Tuska, tak jak wtedy był pan w Wałęsie. Miałem propozycję startu w wyborach, nie będę mówił od kogo, ale bardzo, bardzo ona by chyba, myślę, doprowadziła do sukcesu, ale ja mam 79 lat, no prawie 80. 4 czerwca miałem 45 i to był oczywiście znakomity, znakomity czas. 22 lata byłem z przerwami w parlamencie, wystarczy. Nie, się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. No, to już trochę byłoby śmieszne. Ja, jak ja patrzę na ludzi, którzy no, naprawdę się wygłupiają, niektórzy i mogliby, nie chcę nazwisk wymieniać, bo to może nie wypada. Jeszcze jeden to mój kolega z uczelni. No, to żałosne jest. Jeżeli ktoś ma no, tyle, ponad 80 lat, na przez ta kadencja to jest 4 lata, no to naprawdę no, mógłby się zastanowić. Ale No były takie przypadki w teoretycznie Sejmie, no miałby byli pan tacy prawie jak w politycy, banku że po marszałka schodach nie seniora. mógł wejść po schodach. Proszę marszałka senior. No tak, ale potem to marszałek senior musi 4 lata jednak pełnić być posłem. Nie, no dziękuję bardzo, wystarczy, wystarczy. Bardzo jestem szczęśliwy, naprawdę. Panie marszałku, a w takim sensie historycznym, jakby pan mógł nie tylko osobistych wrażeń porównać znaczenie, symbolika, kontekst właśnie 4 czerwca i 15 października. Jakby pan to zestawił? No to jest duże podobieństwo, tylko że 4 czerwca, czyli likwidacja komunizmu, ona się dokonywała stopniowo. To już było oczywiste, że oni tą władzę utracą. Chodziło o kwestię skali tego oczywiście, tego nikt tak dokładnie nie przewidział. Przecież Jaruzelski myślał, no, że będzie prezydentem takim o ogromnej władzy, a faktycznie właśnie po wyborze już był tylko zupełnie marginalną postacią i szybko zrezygnował z tego urzędu. I natomiast teraz, także wtedy się ten 4 czerwca się dokonał w warunkach, muszę powiedzieć, absolutnie honorowego porozumienia no, nie wiem, czy można mówić o komunistach w ogóle, ale no, niech tak będzie z komunistami, którzy tego porozumienia dotrzymali, honorują do dziś, bronili demokracji, nigdy demokracji nie złamali, wydali bardzo wielu wybitnych, zasłużonych dla Polski polityków, jak Kwaśniewski, Miller, Cimoszewicz, Łybacka, Wiatr, Pastusiak i bardzo wielu innych. To są ludzie absolutnie służący demokracji, a teraz była konfrontacja, no walka z nacjonalistami, z populistyczną, odrażającą dyktaturą, która się rozstrzygnęła mimo nierównych warunków przy urnach. W jeden dzień to zupełnie, także w sensie dramatyzmu sytuacji, wtedy był pewien proces, który od momentu właściwie okrągłego stołu było dość oczywiste, że to doprowadzi do korzystnych zmian dla Polski i odbudowania demokracji. Kwestia była kiedy i jaki zakres będzie. Okazało się, że właściwie wszystko, co
co się wydawało prawie niemożliwe, co w marzeniach pokoleń było, zostało spełnione, a teraz to była obrona przed tym, żeby ta demokracja ostatecznie została pogrzebana. Bo ja nie mam żadnych złudzeń. Gdyby nacjonaliści wygrali, to już byłby koniec sądów, koniec samorządów, koniec właściwie wolności. Ostatecznie, no, prawdopodobnie dla takich jak ja ludzi, miejsce już było tylko w więzieniu. No, prokurator domagał się 2,5 roku więzienia za bezczelna kreatura. Warto zapamiętać to nazwisko. Sebastian Rowiec, prokurator z Łodzi. To jest i ale. Prokurator Krasowski w PRL-u domagał się 8 lat więzienia, ale słusznie, bo ja jednak wysadzałem pomniki, pisałem tablice, mazałem na murach, budowałem podziemie. Natomiast ten się absolutnie za nic, zupełnie podła insynuacja, kłamstwo. I krótko mówiąc, no, los ludzi zasłużonych dla wolności byłby właściwie przesądzony. To był los upokorzenia, dyskryminacji, prawdopodobnie więzienia. Także to była gra o wszystko. To powiedzenie, trzecia kadencja oznaczała koniec demokracji w Polsce. Czy to by było tak długo jak komunizm? Nie sądzę, ale na pewno dla mnie byłby to absolutny koniec już wolności za mojego życia. Także wielka, wielka rzecz się stała. Chwała przede wszystkim Tuskowi. To by było, no, nie sam Tusk, ale to był gigantyczny wysiłek Donalda Tuska, jego talent, jego zdolności mobilizowania ludzi, te dwa Panie marsze, to marszałku, sukces do Tuska, Tuska jeszcze jego wrócę. triumf. Tak. Do Tuska jeszcze wrócę, ale a propos tego, co pan mówił, wspomniał pan o Jaruzelskim, o komunistach czy postkomunistach. Wiadomo, był strasznie trudny, koszmarny spadek po PRL-u, w sensie gospodarczym i nie tylko, ale przynajmniej w sensie oponenta politycznego i Jaruzelski i klub PZPR. Oni w zasadzie w większości istotnych spraw w tamtym Sejmie was wspierali, biorąc pod uwagę, kto teraz jest w Pałacu Prezydenckim i kto teraz będzie opozycją, to temu nowemu rządowi będzie poniekąd trudniej niż rządowi Mazowieckiego. No na pewno Jaruzelski zaraz ustąpił. No Duda też, by już niedługo mu się kadencja na szczęście skończy. Może stanie przed Trybunałem Stanu i zostanie pozbawiony stanowiska. Na to bardzo liczę. Bo to jakieś, jak ja nie mogę słuchać, to czy Witek może być marszałkiem? No nigdy w życiu. No przecież to jest postać. Ona sformułowała doktrynę taką. Czuję się, jestem wewnętrznie, nie uczyniłam nic, wewnętrznie jestem przekonana, że mam rację, w związku z tym nie idę do NIK-u na przesłuchanie. To, co pan, ten ojciec tego premiera, jak on, ten Kornel, mówił, ten marszałek senior, też mówił, że wola narodu jest ponad prawem, no to pięknie, a tą wolę narodu rozumie, czy zna on. I to jest sytuacja, no, zupełnie, absolutnie nieporównywalna do niczego. No, Jaruzelski w niczym nie przeszkadzał w demokratycznych procesach, wspierał je. Panie marszałku, Komuniści się okazali absolutnie lojalni. panie marszałku, a nie odpuściłby pan pani Witek, żeby nie antagonizować na dzień dobry elektoratu PiSu, który może powiedzieć. Ale nie, no przepraszam, no są jakieś granice podłości i nędzy intelektualnej, moralnej, politycznej. No pani Witek, przypomnę, uczyła się historii Polski o Katyniu z przedwojennych książek, czyli Katyń, rozumiem, był przed drugą wojną. No, pani Witek, kiedy ktoś tam szeptał, my chyba Terlecki też, postać odpowiednia na to stanowisko, że trzeba by zwołać raz słońca, ona odwoływała, to jest chyba przestępstwo, jakiś rodzaj przestępstwa. No przecież widzieliśmy, wszyscy było głosowanie. Nie, są granice. Ja uważam, że PiS-owi się należy wicemarszałek, chociaż są głosy, że też nie. Były takie sytuacje w Sejmie, byłem w takim Sejmie, gdzie największy klub nie miał wicemarszałka, więc to się zdarzało, ale rozumiem, że nie. Natomiast nie widzę żadnego powodu, żeby to była pani Witek. No to za chwilę, powiedzmy, zostawmy Rydzyka w spokoju, nie odbierajmy mu. Przez oligarcha, wypasiony na żarty za budżetowe pieniądze, pisowski pachołek. I co, i teraz to znowu Rydzyk, żeby może nie antagonizować, nie wiem, słuchacze Radia Maria, zostawmy Rydzyka w spokoju, zostawmy te jego wszystkie bogactwa kosztem budżetu. Nie, im to są
ukradli, co zabrali, co wyłudzili, trzeba odebrać. I nie widzę żadnego powodu, żeby pani Witek była marszałkiem. Jeżeli w ogóle ona karnie nie będzie odpowiadać, to już prawnicy niech decydują. Natomiast oczywiście PiS-owi się należy się stanowisko wicemarszałka, tylko niekoniecznie musi to być pani Witek. Natomiast Duda oczywiście będzie przeszkadzał. Ja nie mogę pojąć, ile razy jeszcze mamy się nabierać na Dudę. No, ile razy jeszcze, że może Duda tym razem wreszcie się wybije na niezawisłość. Na co on się ma w ogóle wybić? No, ta miernota się na nic nie może wybijać. No, no trzeba jak najszybciej przetrzymać. No, Krystyna Prońko śpiewała pięknie, stój jak kamień, stój, wytrzymaj. No, trzeba jeszcze wytrzymać tych kilka tygodni, myślę, nie dłużej i koniec. Natomiast liczę i potem wszystko, co można, trzeba robić, żeby budować demokrację. Natomiast raczej bez pana Dudy nie mam żadnych złudzeń. No, przestrzegam przed złudzeniami co do pana Dudy. Jeżeli ktoś 7 lat łamie konstytucję, a teraz jeszcze daje czas PiS-owi, żeby jeszcze się nakradł, popalił dokumenty, mało tego, zachęca do korupcji. Dlatego, że mówienie, że daje czas Morawieckiemu na znalezienie większości, to znaczy, żeby przekupywał, nie wiem, no już nie bardzo ma czym, ale szantażował, straszył, no bo jaką może większość Morawiecki co przekonać? No nie widać, żeby on kogokolwiek przekonywał. Więc to jest taki czas właściwy PiS-owi na zatarcie śladów, ukrycie śladów przestępstwa. Duda jest współwinny tego przestępstwa, powinien odpowiadać. Mam nadzieję, że będzie pierwszym prezydentem, którego kadencja będzie skrócona przez Trybunał Stanu. Panie marszałku, co pana zdanie będzie takim najważniejszym dziedzictwem epoki PiS-u, który pozostanie na kartach historii i w sercach Polaków? No to już tyle tej hańby, tego się tyle zebrało, że ja już trudno mi powiem. No myślę, że korupcja, no istotą jednak tej władzy, oni nie byli krwawi, no to trzeba pamiętać, no trzeba podziękować za to, trzeba być zawsze wdzięczny. Ja zawsze jestem Kaczyńskiemu wdzięczny, no nie, jednak nie zamknął mnie w więzieniu, nie nasłał jakichś zbirów, nie zabili mnie jak tego świadka przeciwko Kukcińskiemu, tam Kosecki chyba się nazywał, z tej afery podkarpackiej, zamordowany najprawdopodobniej w więzieniu w Stachowiach, no to wypadek przy pracy. Nie, ale to nie była żadna chwała dyktatura, no, trzeba o tym pamiętać, chwała mu za to. No, przede wszystkim korupcja, no, to był system, gdzie można było 7 lat bezkarnie kraść, no, 8 nawet. No. Ja muszę powiedzieć, że czego to jest istota tych rządów. To nie były żadne... Odrażająca była ta, jeżeli osoby tego rodzaju, jak pani Kępa, Jaki, nie wiem, Terlecki, no Ziobro, Kaczyński, Macierewicz, no to w ogóle kandydat do psychiatryka, ale tego typu, Gliński, no tego typu lizusy, miernoty, no rządzą państwem polskim, to przecież na ich tle ekipa komunistyczna to byli wykształceni dżentelmeni, to byli w ogóle ludzie... To jest niebywałe. Jak demokracja mogła wyłonić tego rodzaju ludzi? W całej historii Polski chyba tak nędzny zespół nigdy naszego państwa nie reprezentował i to jest efekt jednak demokratycznego procesu. No oni demokratycznie doszli do władzy. I moim zdaniem, jak pan pyta, istotą to jest taka obrzydliwość jakaś tych ludzi, marność, całkowita intelektualna nicość. Oni ani żadnego wykształcenia, żadnej wiedzy, te ich historyczne uchwały, jakie one głupie, płytkie, prymitywne, ten kult papieża, w ogóle jakie to nieuctwo, oni w ogóle nic nie przeczytali, ale no, istota to jest ta bezkarna kradzież. To jest, myślę, to, co charakteryzuje po prostu kraść i w poczuciu pełnej bezkarności. Mam nadzieję, że wszyscy ci złodzieje zostaną ukarani. Panie marszałku, czy był pan zaskoczony czymkolwiek, co zrobił Kaczyński przez te wszystkie lata? No tak, ja muszę powiedzieć, że ja jednak miałem lepsze, troszeczkę lepsze zdanie. Ja sądziłem, że stopień degeneracji, jaki on przeszedł, no ja sądziłem jednak, że on, no że to nie jest człowiek tak do szpiku kości skorumpowany. No, ta babówka księdzem Sawiczem przy nim, no, że te wszystkie afery on o tym wiedział.
bronił tych ludzi. Nie, myślałem, że jednak nie. Dla mnie to jest jednak rozczarowanie, bo nie mam żadnych złudzeń co do Macierewicza. No, to jest to wielkie pytanie, które kiedyś w podziemiu żeśmy analizowali zawsze o różnych ludziach, niektórzy żyją, prawie nikt nie. Ubek czy wariat? I wtedy pamiętam mój brat, który też był w więzieniu, siedział 2 lata, skazany na 3,5. No, bardzo dzielny, zapomniany. Najnowszej historii, chociaż był w Robczo, bo ten mój brat mówił zawsze, słuchajcie, to na jedno wychodzi, no nie, to nie ma znaczenia, albo ubek, albo waria, to jest na jedno, jest efekt taki sam, ale Kaczyński najpewniej ubekiem nie jest, chociaż tam jest to TW Balbina i cała ta, nie jestem w stanie się w tym grzebać, nie wiem kto tam, a niech to rozstrzygają ten IPN, chyba do likwidacji IPN, ja nie widzę powodu, tyle zła zrobił, a jeżeli nie do likwidacji, to do jakiejś gruntownej reformy, ale może jakiś tam plan lustracyjny by wyjaśnił w końcu, czy Kaczyński to był TW Balbina, czy nie, no. Natomiast wariatem nie jest na pewno. Myślę, że robił to, co wielu dyktatorów, takich dyktatorków, bo jeszcze raz mówię, ta dyktatura bardzo w sumie łagodna, infantylna, no. Ci ludzie jednak w czasie tych 8 lat byli represjonowani w sposób bardzo umiarkowany. To trzeba powiedzieć, że no, nie. Zupełnie wielu dyktatorów nie, jakoś nie do poznania się zmieniło. Dla zachowania władzy byli gotowi zrobić wszystko. To jest jedno zaskoczenie. Ja myślałem, że jednak nie, że on jakieś granice etyczne ma, hamulce, nie miał żadnych. I druga rzecz, że on jednak, no myślałem, że on jak jest inteligentniejszy. No, ta kampania, zrobienie z tej kampanii, że Tusk jest agentem Niemiec, że tu ma być jakaś niemiecka Gauleiter, że tu mają być rozbiory Polski, utrata niepodległości, że tak głupiej kampanii, przecież przegrał tę kampanię Kaczyński przez taką łapczywość, zajadłość. Myślałem, że on jest znacznie mądrzejszy. On robił wrażenie, kiedyś my się świetnie znamy, jesteśmy po imieniu, w pewnym okresie byliśmy w jednej takiej koalicji Przymierze dla Polski, PDP. Wydawało się, że on jest jednak dużo, dużo ciekawszy intelektualnie, politycznie, a to jednak dla tej władzy był gotów zrobić wszystko i to w taki najgłupszy sposób. No, Jakby pan kiedyś na ulicy przez zupełny przypadek spotkał swojego dawnego znajomego, to co by pan powiedział? Jarek, co? nie, ja bym nie chciał, ja bym odszedł. Ja nie chcę widzieć, ja się brzydzę. Gdybym jakiś tłok był w tramwaju, to bym wysiadł, żeby nie stać koło niego. Nie, co są granice jakieś pewne? No nie chciałbym niczego od niego. Nic, bo nie chcę go znać. Natomiast myślę, że jest politycznym trupem w tej chwili. Kiedyś mówił o Cimoszewiczu, pamiętam, że jest trupem politycznym. Cimoszewicz zapisał piękną kartę, jest powszechnie szanowany, jest człowiekiem wielkich zasług dla Polski. Natomiast Kaczyński bardzo zaszkodził Polsce. Myślę, że będzie karnie odpowiadał, no to przecież musi być odpowiedzialność karna za ten zamach na demokrację. On odpowiada za próbę, a częściowo zniszczenie demokracji w Polsce. Jestem przeciwny więzieniu w tym wieku, to wystarczą jakieś tam finansowe, żeby zapłacił za wszystko, bo jednak no, jest jakaś granica. No, trzeba pamiętać, że jednak on nie był, on się powstrzymywał się jakimiś krwawymi represjami. Ja nie wiem, czy to by mu przeszło, ale nie chciał tego. No to, co mówił o kobietach, niepojęte, panie redaktorze. Jak może człowiek mówić tego rodzaju rzeczy, najważniejsze, żeby dziecko, że urodziło się dziecko, a czy już umrze, potem to nie ma znaczenia, żeby było ochrzczone. To może mówić w kościele, no ale przecież nie wszyscy ludzie są katolikami, nie wszyscy w to wierzą. No nie można narzucić przekonania, w które katolicy wierzą, wszystkim ludziom, no, że kobieta ma rodzić kalekie dziecko, bo tak chce Kaczyński. Nie, niebywałe. Ja muszę powiedzieć, ale to wielu dyktatorów, jak się śledzi protokoły, one są bardzo ciekawe, bo upadek Gomułki pod pewnymi względami był podobny, tylko Gomułka upadł w wyniku protestu społecznego, ale jego stopień oderwania od rzeczywistości i te absurdalne decyzje, które podejmował, przypominają też absurdalne decyzje Kaczyńskiego w kampanii. Ten wyjazd do Choć, Kielc. panie marszałku, tu się muszę wtrącić, że tuż przed swoim upadkiem Gomułka osiągnął gigantyczny sukces. Że Gomułka dogadał się z kanclerzem RFN. W tym samym czasie Kaczyński, czy proporcjonalnie pod koniec rządów, próbował ze swojego głównego oponenta zrobić
podnóżek kanclerza Niemiec. Tak, ale to przypadek, to nie jest zasługa Gomułki w tym sensie, że to przypadkowo się stało. Nad tym pracował, tak, ale bez Gomułki to porozumienie z Willy Brandtem, to Willy Brandt uklęknął przed pomnikiem getta, nie byłoby możliwe. Tak, no Kaczyński przeciwnie, no chciał uczynić z Polski z jakiegoś takiego właściwie, no, państwo, które jest przedmiotem niemieckiej agresji, jakaś absurdalna teoria, że Unia to druga Rzesza i wróg Polski, no on już bredził. On już bredził i on już moim zdaniem jest niezdolny chyba do jakiejś refleksji poważniejszej. Nie wiem, może wyjedzie na Węgry, bo przecież tam w tym mieszkaniu na Żoliborzu, to tam będzie miał ciągle jakąś kocią muzykę pod oknami, tam będą przychodzić, nie wiem, obojętne mi jest, co zrobi. Już ochrony nie dostanie policji, więc PiS musi sam tą ochronę wynaleźć. No nakradli tyle, że stać ich, ale to będą oddawać. Być może, że tak sądzę zresztą, że to się za chwilę to się stanie, no coś takiego, że jakiś, no nastąpi, tak mi się wydaje. No on może oczywiście być tymi ochroniarzami otoczony, ale to będzie wielki koszt. Ciekawe, czy on będzie do prokuratury chodził, czy będzie odwożony tam. No nie wiem tego, to już naprawdę są trzeciorzędne sprawy. Ale jak pan mówi, no to porównanie, ten schyłek Gomułki był Ale poprzedzony myśli Niemcem, czy pan, że Łukasz. on, myśli pan, że on po odwyku nie wróci, tak jak się mówi w Ameryce, że za chwilę Trump może wrócić? No Trump może wrócić, ale ta różnica jest taka, że Trumpa realne, ogromne poparcie. To jest dramat w ogóle, że kretyn, bo to kretyn przecież jest, ma takie poparcie, nie wiem co się dzieje. Kretyn, który potrafił powiedzieć, ja natychmiast zakończę konflikt Rosji z Ukrainą. Jak go pytają, no ale co pan zrobi? Nie, to ja nie powiem, ale jak obejmę władzę, to pierwsza rzecz, jeden dzień potrzebuję na to. No tak muszę powiedzieć, tylko kretyn. No ale nie mogę pojąć tego, nie wiem. To już proszę zapytać specjalistów od Ameryki. Kaczyński nie ma najmniejszych szans. Trump nie jest trupem politycznym, niestety. Nie wiem, dlaczego w Ameryce są takie siły, które no, są w stanie jakoś stawiać na Trumpa. Może jak te procesy się ujawnią, te zarzuty, nie wiem, to jest bardzo groźne. Tu jest też słabość Bidena. No, Biden by chyba lepiej zrobił dla Ameryki, gdyby zrezygnował, bo tam się mówi, że każdy demokratyczny kandydat wygra, tylko nie Biden, bo już no, z tytułem wieku. No to przykro o tym mówić, ale no, jak on się tak upiera, to może być nieszczęście. Natomiast tutaj nie ma żadnej groźby. No, co Kaczyński, no sromotnie przegrał, ale ten stopień oderwania od rzeczywistości, to, że Tusk jest w ogóle jakimś śmiertelnym wrogiem, ta kampania oparta tylko na nienawiści, sami jego zwolennicy, niewpuszczanie ludzi, no to w ogóle uczynił z tego jakiś ponury spektakl, groteski, na sali są sami swoi, tylko zwolennicy, nie wpuszcza się nikogo, Tusk otwarty zaprasza wszystkich, a tam ponura atmosfera, no musiał przegrać, on za to odpowiada, no i myślę, że nie ma się co nim zajmować, A trupem czy panie politycznym nie warto się marszałku, ale zajmować. Tusk, o którym pan wspomniał, który wrócił, ciągnął ten wózek przez parę lat, miał wielu oponentów, nie tylko po stronie PiS-u, ale także media, symetryści. Czy pan był zdziwiony, że tę 30-letnią wojnę finalnie wygrał i zapisał, mam wrażenie, wspaniały rozdział w polskiej historii? Ja nie jestem zdziwiony, bo byłem zawsze wielkim zwolennikiem Tuska. Uważam, że jego przyjacielem. Myślę, że z wzajemnością wiele takich sygnałów pokazał nawet publicznie, kiedy mnie witał na przykład w Łodzi i gratulował mi i bardzo ciepłe słowa mówił pod moim adresem przy owacji całej sali. To było w mediach. Myślę, że pan redaktor na pewno też to Tak, widział widziałem to oczywiście. albo o tym słyszał. No to jest, ale to nie dlatego, że ja się z nim przyjaźnię, że ja go lubię. Ja po prostu uważam, że nie ma wybitniejszego polityka po 1989 roku. Oczywiście wielkie nazwiska Kuroń, Michnik, Geremek, Mazowiecki,
Też owszem, ale to jest troszeczkę już jednak inna epoka. Od dawna już no, nie żyło właściwie wszyscy poza Michnikiem, który od polityki odszedł, jest bardzo aktywny w mediach. Chwała mu za to, pisze wspaniałe teksty, mówi mądre rzeczy, ale nie jest czynnym politykiem. Z wielkich polityków został Donald Tusk i nikt się nawet nie zbliżył do niego. I ten gigantyczny kompleks Kaczyńskiego, który raz przegrał, a teraz to już nokaut. Teraz on go po prostu znokautował. Leży na deskach. Ciężki nokaut, nie może się podnieść. Ja uważam, ja nie też nie sądziłem, że to będzie, mówię, aż takie zwycięstwo. Bałem się tego, że Tusk że jednak nie wygra, albo minimalnie wygra. I wtedy inna byłaby sytuacja, gdyby Morawiecki miał dwóch posłów za mało. No wtedy by ruszyła korupcja. Teraz to on jest przecież przegrany, bo on nikogo nie przekupi. Natomiast jeszcze raz mówię, no prezydent, który mówi kandydatowi na premiera, masz tu tyle czasu, przekupuj, no bo co innego, to, co znaczy pozyskać posła, czy przekupić, tak? No bo jak inaczej, to przekonać go, no to jeżeli go okazja, ale to raczej nie było nigdy PiS takich metod nie stosował, że kogoś przekonał. No, wszystkie te transfery do PiSu to się kończyły, że albo jakiegoś przestępcę, czy jakiegoś podejrzanego, jak Mejza, który korzysta z poparcia Kukisa, jakiejś postaci, pewnie, muszę powiedzieć delikatnie mówiąc, no, dostaje pieniądze na fundację. Na końcu jest albo zapewnienie bezkarności, jak w przypadku Mejzy, albo przekupstwo, jak w przypadku Kukisa. I to jest metoda, i do tego zachęca prezydent, pan Duda, wielki autorytet, prezydent wszystkich Polaków, mój na pewno nie, i to się skończy kompromitacją Morawieckiego i mam nadzieję, że pociągnie za sobą Dudę. Panie marszałku, rozumiem, jak się znamy, że jest pan zwolennikiem wybitnie radykalnej depisizacji. Nie dosłyszałem, przepraszam. Panie marszałka, powiedziałem, że jak siebie znamy, to rozumiem, że jest pan zwolennikiem bardzo radykalnej depisizacji. Nie, znaczy, co to znaczy radykalnie? Bo tu zawsze bym krytykowany zupełnie niesłusznie, jako człowiek, który przesadnie fałszywe, radykalne tezy stawia i przez to błędne. Wszystkie były prawdziwe i proszę mi jeden przykład dać taki, kiedy ja się w swoich przewidywaniach politycznych czy ocenach, opiniach pomyliłem. W jakichś istotnych sprawach, bo co do drobiazgów, to myli się każdy. Nigdy to nie miało miejsca. Nie jestem Panie przeciwny. marszałku, to zapominając o przymiotnikach Tak. radykalnie, nieradykalnie, co by pan zrobił i co w Nie, pierwszej kolejności? króciusieńko odpowiem. Nie jestem zwolennikiem metod absolutnie bezprawnych, absolutne drogi na skróty. Ten pomysł, żeby postawić wotum nieufności dla rządu Morawieckiego teraz absurdalny, nie zły, nie popieram go. Pomysł, bo takie mówię, te, które są realnie na stole leżą, żeby PiS nie miało wicemarszałka, nie popieram tego. I jestem też przeciwny szastaniu takim więzieniem, takie te rysunki, że Kaczyński siedzi w więzieniu. Tak, ktoś ma 70 parę lat, to wyrok więzienia często oznacza wyrok śmierci dla starszego człowieka. To są bardzo przykre, nie chcę takich mówić, z czym to się wiąże, ale wiąże się z fizjologią, najkrócej mówiąc, i nie szastałbym tak tym lekko i tym rysowaniem w pasiaku ludzi, którzy. No więc żadnej zemsty, no już nie mówię o jakichś brutalniejszych. Nie wchodzi to w ogóle w grę. Ja jestem za uczciwym ukaraniem złodziei, ale no przede wszystkim tych starszych, no to już odebrać im tylko co są ukradli, jakaś grzywna, a ci młodsi oczywiście, jeżeli to jest artykuł, paragraf, od tego są sądy, ale to muszą robić sądy, to nie może być robione na skróty, to nie może być żaden PiS leczony teraz z kolei jakimiś bolszewickimi czy pisowskimi metodami. Także nie. A Oczywiście, co by pan zrobił co by pan jak zrobił, panie marszałku, z TVP? TVP bym oczywiście pozbawił, no związał tym, znaczy w sensie takim, że telewizja publiczna musi istnieć, tylko zwolnić tych pachołków. Ja nie mogę, tam nie mówię o tych głównych, jakichś tam Ogórek, Rachoń, to jest symboliczne nazwiska, ale ja nie mogę pojąć, wie pan, to jest ładne dziewczyny, młode, o miłej powierzchowności i te obrzydliwe służalżość, a jak pan sądzi, pytają tam jakiegoś pachołka, nie wiem, Zybertowicza, nie rozróżniam, ale tego typu, no, czy Wittsteina, czy Karno
Trzaskowskiego. Dlaczego opozycja jest taka antypolska? Ano dlatego, on mówi oczywiście, bo jest proniemiecka i to ta panienka uroczo umalowana, uśmiechnięta zadaje takie pytania, dlaczego Tusk jest wrogiem Polski? A co się takiego? Prawda, że się nie mogą dogadać. Zbyt głębokie są różnice, czyli zadają te pytania na sprzedajne. No nie chcę użyć tu za mocnego słowa, bo aż się prosi. Polityczna prostytucja to jest. Dlaczego te ładne, młode dziewczyny nie mogą po prostu odrobinę przyzwoitości i godności, no, nie obsługiwać tej kadzielnicy kłamstwa? Myślę, że to są absolwenci chyba Ryzyka. Tak sądzę, ale nie wiem. No, jak można, jeżeli się patrzy, się widzi i się ogląda ten spektakl podłości, to, że uczestniczą w nim Wilczan, Karnowski, Sakiewicz, Janecki, to wiem paru, ten Marek Król, no, Zybertowi, że tego rodzaju kreatury, no to wiadomo, oni nie mają nic do stracenia, ale że młode zupełnie osoby, zwłaszcza kobiety, które się wydaje, że jakieś takie przyzwoicze, bardziej uczulone na moralność, że tego typu podłości uczestniczą wszystkie do zwolnienia. Te osoby powinny być zwolnione i niech sobie szukają pracy. No u Rydzyka myślę, że znajdą. No będzie teraz dużo pracy w telewizji Trwam, Radio Maryja. Niech je Rydzyk zatrudni. Masz czego płacić. I natomiast w mediach publicznych powinni pracować ludzie nieskompromitowani. Jeżeli ktoś jest skompromitowany obsługiwaniem kadzielnicy kłamstwa i nienawiści, powinien odejść. No proste kryterium. Tylko tyle. Panie marszałku, co zrobić, żeby nie było recydywy, żeby to w tej albo innej postaci za 4, 5, 10 lat nie wróciło? To jest najtrudniejsze pytanie. Myślę nad tym cały czas. Nie ma odpowiedzi, bo myśmy montowali, ja przez te wiele lat, właśnie nie wychodziłem z parlamentu przez te 30 prawie lat i głównie pracowaliśmy nad tym, znaczy głównie, no nie tylko, była cała masa innych, ale między innymi, żeby montować mechanizmy zabezpieczające demokrację. Dlaczego na przykład Hitlerys powstał? Dlatego, że nie było sądu konstytucyjnego. Proszę bardzo, powołaliśmy sąd ustawa norymberska, czy prześladowania Żydów, które w III Rzeszy było legalne, prawo było uchwalone, że wolno było prześladować Żydów. Wprawdzie Holokaust nie był zgłosowany w Reichstagu, ale ustawy norymberskie tak. Wprowadzamy prawo, Trybunał Konstytucyjny, że on mówił, konstytucja jest, tam mówi o równości, nie można prześladować. Prowadziliśmy bank, który ma być niezależny od rządu. Prowadziliśmy media, Radę Krajową Mediów, że ona kontroluje, no i co z tego? Te wszystkie instytucje, te bezpieczniki demokracji upadły w ciągu kilku miesięcy. Kilku miesięcy. PiS po prostu ustawą to złamał, no i co mieliśmy zrobić? To protest społeczny. Protest społeczny był za słaby. Ja jestem ogromnym pesymista, się boję, bo widziałem, jak upadał Trybunał Konstytucyjny, co się wydawał gwarancją, że no będzie Trybunał Konstytucyjny, no i co z tego? Media stały się obrzydliwe, słowo szczujnia, ja jestem autorem tego terminu i bardzo proszę o prawa autorskie, żeby były szanowane. Słowo szczujnia, byłem autorem tego terminu. I ta szczujnia, no to jest właściwie, a miało być dokładnie, ona jest gorsza, ta szczujnia jest gorsza niż media komunistyczne. Media komunistyczne, mimo cenzury, no co z tego, że nie ma cenzury? Jak był pan Kurski, na końcu był Kaczyński, decydował, co może iść w telewizji. Był pan Rachoń, pani Cholecka, pani Ogórek, no przecież to byli super cenzorzy. Ja nie wiem, nie wiem, trzeba powołać, nie wiem, to już naprawdę nie podam, niech prawnicy, chyba nie ma możliwości. No jeżeli dojdzie do władzy jakaś grupa, która będzie chciała, będzie miała siłę, żeby złamać demokrację, to on złamie, no to po prostu złamie. Uchwali, to, co oni uchwalili, a jeżeli czegoś nie mogli uchwalić, to pani Szydło nie publikowała jakiegoś oświadczenia, to nie było ważne wtedy. Nie publikowała, a resztę to po prostu przegłosowali, złamali i w tej chwili kwiczą i płaczą pani Przyłębska, ta autorytet prawny i moralny, że nie można, czy pluralizm jest potrzebny, wolność, demokracja, ta się znalazła demokratka. No ale złamali to w ciągu, no mówię, 2 mniej więcej miesięcy, a potem to już była tylko kosmetyka. Złamali te wszystkie bezpieczniki, które myśmy przez 20 lat montowali i się wydawało, że one są wystarczające, ale tylko wtedy, kiedy za nimi była wola polityczna większości. Jeżeli nie ma tej woli, to ja uważam, że nic się nie.
że się nie da zrobić. To jest dramat demokracji. To jest dramat demokracji, że demokracja nie potrafi. Może coś zostanie wynalezione, ale na razie, no przecież Trump był bardzo blisko tego, żeby zniszczyć demokrację w Ameryce. To jest podstawowe pytanie. Jak zabezpieczyć się przed recydywą PiS-u? Tylko politycznym poparciem. Panie marszałku, przez lata wypowiadano dużo także przykrych słów o społeczeństwie, że dało się kupić, że się przyzwyczaiło, że uległo, że nie protestowało. Czy w związku z tym nieprawdopodobnym przebudzeniem, aż na taką skalę 15 października, byłby pan zdziwiony, zaszokowany? Tak, byłem, tak, bo ja byłem tym na tych wszystkich manifestacjach, na niektórych razem z panem, żeśmy się widzieli przecież na wielu, na tych manifestacjach KOD-u. Pamiętam te panie starsze z mojego pokolenia Solidarności, pamiętam jak nas mało jest, myśmy przy tym, dlaczego nas tylko tylu, gdzie jest ta młodzież? To było 8 lat, panie redaktorze, było 8 lat w Warszawie, w Łodzi, jeździłem na te, dopiero te marsze Tuska, dwa ostatnie, tam było dużo młodzieży, no i przedtem kobiety jeszcze, przedtem kobiety, które jednak no, dały się złamać, no było tych, za mało było, to było za słabe. Już Kaczyński kwiczał wtedy i piszczał tam w telewizji, prosząc o pomoc Bąkiewicza między innymi, ale jednak mu się jeszcze to udało i ja już myślałem koniec, no. I na tych manifestacjach te starsze panie biedne z KOD-u, dzielne, bohaterskie, chwała im za to i ja coraz więcej ludzi znałem na tych manifestacjach, ciągle ci sami. Było to strasznie smutne i nagle ta młodzież przyszła. I ta noc 15 października nagle widzę są te kolejki, te tłumy są. To było trochę tak, musieli się czuć Francuzi, jak w 44 Amerykanie w Normandii lądowali, że są jednak. Przyszli ich uratować. I ta młodzież przyszła no, uratować Polskę i uratowała. Dlatego jestem no, bardzo, bardzo wdzięczny, bardzo dziękuję, bo no, w pewnym momencie tu już tak myślałem, że i tak się mówiło, pan ma rację, no przecież tak się mówiło, bo tak było, no, że ludzie mają to gdzieś, że się urządzą, że Kaczyński ich przekupił, że ogłupił, że 500+, że dali się kupić, że kradną, ale się dzielą, że pista, że no Kościół, tu jest paskudztwo dopiero, że Kościół jednak to chrześcijanie, katolicy, no i to wyglądało tragicznie, a jednak przyszli, no. Nie dali się kupić sobie. Ja nawet powiedziałbym, że panie marszałku, czytałem ostatnio jak pana wypowiedź, to powiedziałbym, jeśli o Kościół chodzi, to zdecydowanie przewyższa pan mnie radykalizmem, bo pan i że tak powiem, i wobec kościoła instytucjonalnego i papieża Jana Pawła II, którego obaj byliśmy miłośnikami, pan nie ma właściwie jednego dobrego słowa. Prawda? Nie, no mam dobre słowo, no mam dobre słowo, no ma zasługi w obaleniu komunizmu, no tego nie neguję, natomiast ja wierzę w Boga, ja uważam, że Bóg istnieje jako biolog, dla mnie jest nie do wyobrażenia sobie, żeby mógł ten cudowny świat, nie mam czasu, żeby był stopień komplikacji najprostszego jednej małej muszki, czy tam małej rybki jest większy niż wszystkie komputery i samoloty świata razem wzięte. To jest tak niesłychanie złożone i tak cudowne, jak to działa, no, że to się samo zrobiło, no to jest dla mnie argument na istnienie Boga, ale wolałbym, żeby o Panu Bogu nie mówił pan Jędraszewski, pan Rydzyk, żeby tego rodzaju ludzie, czy pan Kaczyński, żeby i to jest, mówię, Kościół paskudną, haniebną rolę odgrywał w Polsce i nadal odgrywa. Ten list obłudny taki Gondeckiego, zdaje się, że Kościół popiera tych, co w obronie życia, czyli PiS, no, czyli w gruncie rzeczy wezwał do poparcia PiSu to służenie tej, no co nie wiedzą, ta obrona pedofili. Jan Paweł II niestety był obrońcą pedofili. Krył, chował pedofili przy pomocy Dziwisza. Degolado, ten zbrodniarz, był przez Dziwisza opłacę. Coś niesłychanego. No. Ta instytucja spadła do poziomu ryzyk. To jest dopiero coś takiego, jak się ogląda tą kadzielnicę kłamstwa jedną wielką i tego obłudnego, wypasionego. On z tego tłuszczu to już się pęknie niedługo. I to ma być kapłan katolicki. Kłamie, jak usta otworzy właściwie, to kłamie. I także Kościół, tak, Kościół paskudną rolę odegrał i odgrywa nadal Kościół w Polsce. Kościół powszechny, tu jest lepiej trochę, chociaż też niedużo. Polecam książkę Sodoma.
czy Gomora, nie pamiętam, Gomora chyba, z tego włoskiego dziennikarza. No, to jest, muszę powiedzieć, instytucja, a jeśli chodzi o Polskę, już nie chcę wychodzić poza Polskę, no to doszczętnie skompromitowana i zła. Właśnie jest, broni kłamstwa i nienawiści. No przecież cały spektakl, kampania wyborcza PiS-u to było kłamstwo i nienawiść. Kościół się nie zająknął nawet przeciwko temu, a Jan Paweł II ma wielkie zasługi w obronie pedofilii. No więc co ma powiedzieć o tym człowieku? Ma Panie marszałku, mam taką propozycję dla pana. Gdybyśmy mogli spróbować napisać króciutko swoisty alfabet Niesiołowskiego. Ja rzucam nazwisko, a pan w trzech, czterech, pięciu słowach te Tak. osoby charakteryzuje. Kaczyński już pan mówił. Kreatura, tak. Kreatura, dyktatorek, operetkowy, ale podły, bardzo wiele zła zrobił w Polsce, musi za to odpowiadać. Duda? Nędzna, mierna postać, Lizus, słusznie nazywany długopisem, czy jakoś tam jeszcze inaczej, Kaczyńskiego, nie nadaje się na prezydenta, nie jest moim prezydentem, powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Morawiecki? Lizus, popychadło, żałosna w kampanii, a w tym zwłaszcza w tej debacie telewizyjnej, o w tej słynnej, niesławnej, to był pokaz dopiero podłości, pokazał się obrzydliwy do granic wytrzymałości. Beata Szydło? No chyba jeszcze, chociaż trudno to sobie wyobrazić, ale chyba jeszcze gorsza od Morawieckiego, bo w jakimś takim prostactwie. No, to Morawiecki to jest wprawdzie no, inteligent zaprzedany złu. No, ale jednak wykształcony, a to prostaczka zupełnie, nazywana zupełnie słusznie oborową czy broszką. Ja muszę powiedzieć, brochą jeszcze trafniej. Ja muszę powiedzieć, że ktoś taki jak Szydło, że może być premierem Polski, a Duda prezydentem, to jest miara upadku pisowskiego państwa, pisowskiej dyktatury. Ziobro. No przede wszystkim człowiek skrajnie zły, zdemoralizowany, nie wiem czy skorumpowany, nie ma dowodu, przynajmniej ja nie mam, nie znam. Myślę, że tak, ale no bo trudno sobie to wyobrazić, że, ale no skorumpowany w sensie politycznym, tak, bronił bez żadnego wahania systemu prawnego z prokuratur uczynił narzędzie sprawowania władzy PiS-u i to powinno być chyba. To jest moim zdaniem jeden z kandydatów do więzienia. No jeżeli w ogóle więzienia dla ludzi, no nie tylko dla zbrodniarzy, co mordują, tylko właśnie dla tego typu no nadużycia władzy, no to właśnie Ziobro. O Macierewiczu już pan wspomniał. Tak, Brudziński, wariat, Kurski jest nam został z albo postaci Ezwek. reżimu. Macierewicz, albo Ezwek, albo wariat. Mówię, jeszcze raz przypominam. O, kto nam został jeszcze? Kurski. No, człowiek, no to wszyscy mówią, że inteligentny. No to prawda, ale też ta dziwna ta inteligencja, no skoro służył złu i wiedział, że za to będzie odpowiadał, wziął udział w tym ponurym spektaklu też z udziałem Kościoła. No Kościół, który sprzedaje się dygnitarzowi za pieniądze i poparcie z tym ślubem drugim, ta religijność, bo jakie to obrzydliwe. No, on z tą damą swoją, z tą drugą żoną, z pierwszą ma dzieci przecież no, i tak się zachowuje pan młody, który jakoś tam klęka i śluby jakieś składa. Nie? No, obrzydliwy spektakl, kwestionuje jego inteligencję, spryt taki pewien. No, myślę, z tego banku powinien wylecieć natychmiast. Jakie racje on ma, jakieś pieniądze za kłamstwo, za niszczenie Polski, za podłość. No, i tyle powinien być symbolem został, ta kurwizja dobrze pasuje i powinien zostać symbolem nigdy żadnej funkcji Panie marszałku, demokratycznym ja tylko państwie powiem, że upominięta. pan sobie zagwarantował prawa autorskie do szczujni, to ja sobie Poszujni. gwarantuję prawa autorskie do kurwizji z kolei. To przypominam wszystkim, że redaktor Tomasz Lis jest autorem terminu kurwizja i ile razy jak będę mówił, to będę powoływał Dobrze. się na pańskie prawa do Panie tego. marszałku, jeszcze jedno, rozmawiamy w przeddzień Święta Niepodległości, więc prosiłbym, czy mógłby pan tak trochę sentymentalnie wskazać z punktu widzenia nie osobistego, ale takiego historyczno-obywatelskiego, swój najgorszy i najlepszy dzień w historii Polski za pana pamięci?
Ale w historii mojej osobistej, czy dla Nie, państwa nie. polskiego? Znaczy, który dzień odczuwał pan jako obywatel Niesiołowski, odczuł jako najgorszy, najstraszniejszy, najsmutniejszy, a który najbardziej radosny i Strasznie mi szczęśliwy? trudno, to pan takie pytanie zadał, musiałbym przemyśleć najstraszniejsze, bo chcę precyzję, że Polskę spotkało takie wielkie nieszczęście, tak? Tak, o O to tak tak, naprawdę pytam. że Polskę. No to na ogół to będą te pierwsze takie wspomnienia, to te pierwsze wspomnienia, no to myślę, że ten marcowy spektakl taki antysemicki, tej nienawiści, tej obłudy, to marzec. Marzec, że z jednej strony jest protest, ale stłumienie tego protestu, izolacja, dość samotność, to ja też brałem udział w tym, byłem na tych manifestacjach w Łodzi. Zresztą wtedy już byłem w podziemnej organizacji, więc trochę musiałem uważać, bałem się, żeby mnie złapali. Do więzienia poszedłem 2 lata później. Także ten marcowy spektakl nacjonalizmu i nienawiści w 1968 roku to chyba, a radość taka największa, no to już mówiłem, to te dwa, no Solidarność i potem 4 czerwca. Jeżeli bym to miał dzielić między, no to jednak Solidarność, bo bez Solidarności by nie było 4 czerwca. Czyli ten strajk sierpniowy, którego się nie udało stłumić, który się rozlał na całą Polskę i 31 sierpnia podpisanie porozumienia. Ja zresztą byłem wtedy w Łodzi z robotnikami, więc w Łodzi z tramwajarzy, to jest taka stocznia w Łodzi. Ja z tymi tramwajarzami byłem, czyli ja, można powiedzieć, w jakimś tam sensie byłem w stoczni, tylko nie Gdańskiej, a Łódzkiej, bo Łódzką z bratem poszliśmy tam do tramwajarzy. Byliśmy ten jeden dzień, ten dzień strajku i ten dzień właściwie chyba wiedziałem, że to już będzie inna Polska. No i się nie pomyliłem. To była inna Polska od sierpnia Panie Włoch. marszałku, od lat myślę sobie, że brakuje nam trochę jak Amerykanom takiego święta demokracji, jak oni mają 4 lipca. Gdybyśmy mieli takie święto ustanowić, to by który pan datę, którą datę by pan obstawiał? 4 4 czerwca, czerwca, no nie 30. ma innego. No jaki inny? Jednak? No a jakie inne? W No ogóle jaka jest teoretycznie konkurencja? 15 października byłby dobry. A no to nowe by trzeba wprowadzać znowu. No nie, no to już nie zmieniajmy. No nie, no to 15 października w końcu, no obiektywnie, bo no, przegrała dyktatura wybory, ale te wybory były, nie, no 4 czerwca. Myślę, że już nie ma co zmieniać. No, wielki dzień radosny, dzień dziękczynienia, jak to się tak nazywa nawet, ja bym to tak nazwał, ale święta bym, trzeba nie szafować świętami państwowymi, no bo to są też efekty też ekonomiczne i społeczne. 4 czerwca jest to dzień chyba, nie, bez 4 czerwca nie byłoby przecież 15 października, więc na pewno 4 czerwca. Panie marszałku, jesteśmy tuż przed świętem niepodległości. Chciałem podkreślić, że pan jako obywatel, człowiek, patriota zapisał wspaniałą patriotyczną kartę, więc jest wielkim zaszczytem zawsze z panem rozmawiać i bardzo się cieszę, że to najbliższe święto niepodległości, taki człowiek jak pan będzie mógł obchodzić świetnym nastroju znowu po latach. Gdyby nie to, gdyby oni wygrali, ja bym był w depresji, z której czuję, żebym nie wyszedł. Ja oczywiście bym żył, no nie popełnię samobójstwa, bo to nie jest powód, ale byłbym przygnębiony, złamany, no oglądanie tego Terleckiego, to plugastwo, to Kaczyńskiego, ten niedołężny intelektualnie, fizycznie człowiek, który dyktatorem, no najwyższą ma władzę, od niego zależy w ogóle los. Coś tak koszmarnego, ta banda złodziei. Oni nawet nie potrafią, oni różne konkursy rozpisują. Nie wiem coś na ten temat. W tych konkursach z góry wiadomo, że dostają ich ludzie nagrody tylko i pieniądze dla swoich. Wszystko Polska dla nich tylko. I to byłoby tak przykre dla mnie, że rzeczywiście to byłby. Pan ma rację, ja bym tego, no, koszmarny dzień byłby. No, ja już nie miałem, ja byłem na wewnętrznej emigracji PRL-u cały czas, no, ale byłem młodszy i tą wewnętrzną emigrację w sumie znosiłem, no lżej, no, jak się ma 20 lat, 30, to się studia, akademik, zabawy, no to jest, mogłem,
tej wewnętrznej emigracji już teraz bym nie przeżył, a myślę, żebym został przez tych ludzi, po prostu chcieliby mnie chyba zniszczyć, tak fizycznie, tak mi się wydaje, bo przecież nienawiść Kaczyńskiego i tych podłych ludzi, nie, tego Wąsika, te podsłuchy jego. Chciałbym swoją drogą porozmawiać z panem Wąsikiem na temat, podobno on tak awista, tyle siedział w gabinecie i tak słuchał, co sobie ludzie, o których bezczelnie, nielegalnie podsłuchiwał. Chciałem go zapytać, co, jak mu się podsłuchiwało mnie. I w związku z tym, no jeszcze raz mówię, to radosny, wielki dzień, kiedy te święta rzeczywiście będę obchodził w wolnej Polsce, bo dla mnie Polska pisowska nie była wolna. Serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Życzę wesołego święta, wszystkiego dobrego, zdrowia, generalnie najlepszego. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję nawzajem. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Dziękuję bardzo, bardzo. kłaniam się panu. You